Dzień dobry, witam wszystkich. Jak widzicie, sporo nowych zabawek u mnie na stole. Opowiem o nich na koniec tego odcinka, ponieważ dużo nowych kolorów niedługo pojawi się w sklepach wędkarskich i myślę, że warto co najmniej niektórymi się zainteresować. Ale na początek oczywiście odpowiem zgodnie z tradycją na trzy pytania, które od Was dostałem. Pierwsze będzie dotyczyło pytania, skąd się bierze czerwony barwnik w ciele ryb. Drugi, kolejny raz, niektórzy są zdziwieni, że w niektórych przynętach salmo zakładamy kółka łącznikowe z przodu na przednim oczku, w innych nie zakładamy i pytają dlaczego, tak jest i co się z tym wiąże. No i ostatnie pytanie, dotyczy ono roślinności wodnej i preferencji drapieżników. Czy mają jakieś specjalne upodobanie, jeśli chodzi o gatunki tych roślin? Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam. Pierwsze pytanie od kolegi Mateusza. Panie Piotrze, mam pytanie odnośnie okoni. Mianowicie chodzi mi o ubarwienie ich brzucha. Słyszałem, że w zależności od pobieranego przez nie pokarmu, głównie raków, potrafią pojawiać się pomarańczowe kropki. W tym roku miałem okazję łowić na magicznym jeziorze gigantów i o dziwo, żaden z okoni nie miał pomarańczowych kropek na brzuchu. A na przykład na kanale żerańskim lub zalewie zegrzyńskim już tak i to często ich brzuszki są wręcz pomarańczowe. Dieta okoni na tych zbiornikach jest też oparta na rakach. Może nie w takiej ilości jak na jeziorze gigantów, ale zdarzało się wyjmować szczątki raków z pysków okoni. Wiem też, że raczek po ugotowaniu nawet ciemny zmienia kolor na ciemnoczerwony. Może nasze rodzime okonie spożywają jakieś inne owady, które mają specjalny pigment. Zawsze mnie to intrygowało. Z góry dziękuję. Mam nadzieję, że być może uda się wspólnie połowić na jeziorze gigantów. Pozdrawiam. Pozdrawiam kolegę. Kto wie, może się uda. To jest miejsce, gdzie moim zdaniem warto zajrzeć. Nie tylko z uwagi na to, że okonie i inne ryby, sandacze, szczupaki rosną tam bardzo ładnie. Są grube i naprawdę duże. Ale również z uwagi na okoliczności przyrody. Piękne, czyste jezioro w górach. No warto to wziąć pod uwagę w swoich planach wędkarskich na pewno. Ja może nawet tam kiedyś jeszcze zajrzę, byłem dwa razy, fajnie połowiłem, zawsze by się chciało jeszcze więcej oczywiście. No tak, rzeczywiście tam na tym jeziorze gigantów okonie żerują, przypuszczam, że w skład ich pokarmu wchodzi bardzo często, wchodzą raki. Być może, że generalnie w całym okresie, całego sezonu raki dominują w tym pokarmie i dlatego one po pierwsze są bardzo grube, a po drugie niezbyt chętne do pogoni za jakimiś przynętami, ponieważ no, żerowanie na rakach jest dość statyczne, po prostu pilnują tam jakiś zwalisk kamieni i jak któryś rak wychyli głowę z między kamieni, to jest po prostu pożerany i faktycznie wypluwały te okonie przy wyjęciu z większej głębokości, szczególnie wypluwały przy kajaku te raczki takiej tej wielkości i te raczki były takie bordowe, czerwone. I rzeczywiście też się zgodzę, że no nie widać jakby wpływu tej diety na kolor, na ubarwienie zewnętrzne tych okoni. Widać, że one są nieprawdopodobnie grube, spasione, tłuste, niechętne za bardzo do walki, nie walczą jakoś mocno dynamicznie, ale są bardzo grube i ciężkie. To bez wątpienia jest też zaleta. No w każdym razie, jeśli chodzi o mięso tych okoni, zjedliśmy jakiegoś okonia, który zdechł przy wypuszczaniu, nie dał się wypuścić, więc zjedliśmy takiego 50-taka. No szkoda było go wyrzucić, to nie jest zabronione tam oczywiście. No i więc z bólem serca trzeba było go zabrać, ktoś tam musiał go po prostu zapakować do wora i zjedliśmy. Mięso było, mimo że to są duże ryby, to one bardzo, bardzo szybko rosną, już o tym kiedyś mówiłem. Zdaje się, że to było przy okazji spotkania z Kamilem Walickim, więc ponieważ one bardzo szybko rosną, to mięso jest wyśmienite, bardzo dobre. Wyglądałoby, że to jest stara ryba, ale te ryby naprawdę są młode. Więc mięso jest po pierwsze smaczne, a po drugie dość różowe, jak na okonia to jest takie, no widać, że to na pewno jest wpływ tej diety. No i skąd się to bierze? Oczywiście tutaj kolega ma rację, po pierwsze dieta, po drugie w jej skład wchodzą raki, więc to ubarwienie czerwone to są karotenoidy, tak to się nazywają te substancje, barwniki z grupy karotenoidów, czerwony barwnik. Jest on wynikiem trawienia przez ryby chityny. Chityna z kolei wchodzi w skład ścian komórkowych roślin, ale również występuje w zwierzętach, w skorupiakach, począwszy od takich bardzo małych skorupiaków, które tworzą zooplankton, skończywszy na dużych skorupiakach pod tytułem raki, kraby itd.
I właśnie strawiona chityna powoduje, że w mięsie pojawiają się te karotenoidy i mięso jest czerwone. No i najlepszym przykładem są łososiowate ryby, pstrągi, które w pewnych okresach w roku, w pewnych miejscach, bo nie wszędzie tak jest, odżywiają się głównie owadami i wtedy ich mięso jest bardzo, bardzo czerwone. Nawet ze starych bardzo czasów, kiedy jeszcze zdarzało mi się zabrać pstrągi, to kilkanaście lat temu, to pstrągi łowione w czerwcu naprawdę miały mięso czerwone, takie jak łososie z Alaski. Nawet te łososie norweskie z sadzów, które dostają granulaty ze specjalnymi barwnikami, żeby sztucznie barwić ich mięso, się nie umywały. Takie czerwone mięso miały pstrągi na pasłęce. Myślę, że nadal mają. W okresie właśnie, kiedy w ich pokarmie przeważają owady. Czyli nie tylko jętki, ale również wszystkie formy owadów, które mają w swoich ciałach mają sporo chityny. Wszystkie te skorupki, twarde części ciała owadów, to jest właśnie w dużej części chityna. No i stąd się bierze właśnie ten czerwony barwnik u pstrągów. Nasze łososie nie mają zbyt czerwonego mięsa, ponieważ żywią się w dużej części rybami. I no niestety tak samo w przypadku pstrągów, jeśli w jakimś okresie pstrągi jedzą żaby na przykład, albo głównie ryby, i są takie rzeki, gdzie odżywiają się rybami w dużej części, a przynajmniej są osobniki, które perfują ryby, to ich mięso jest mniej czerwone, jest takie różowawe, nie jest krwisto-czerwone. Na łososie w Bałtyku na pewno kiedyś jadły więcej krewetek i to mięso było bardziej czerwone. Jeszcze krewetka w Bałtyku, tak jak wiele innych zwierząt, zanika. Karłowacieje z uwagi na to, że stan środowiska jest bardzo słaby i na pewno się będzie niestety go pogarszał. Zasolenie spada. No i prawdopodobnie naukowcy przewidują, że w najbliższym czasie, czyli prawdopodobnie w okresie kilkuset lat, czyli nie za naszego życia, na szczęście Bałtyk stanie się jeziorem, ponieważ jak lodowce stopnieją w Skandynawii, to spowoduje odciążenie całego tego półwyspu skandynawskiego. Półwysep się wynurzy i zamknie po prostu cieśniny duńskie i będziemy mieli duże jezioro. My już nie, ale nasze wnuki może, o tak, czy prawnuki. No dobra, ale drem. Także łososie, te, które my łowimy w Bałtyku, mają słabe mięso, nie mają czerwonego, natomiast łososie, które można złowić na Alasce, tam jest oczywiście, jak wiecie, 5 gatunków łososi pacyficznych. Jedne bardziej się odżywiają krylem i krewetkami, drugie w mniejszym stopniu, i te, które preferują skorupiaki, mają nieprawdopodobnie czerwone mięso. Miałem przyjemność łowić na Alasce, łowiliśmy nerki, które są preferowane przez klientów japońskich. Japończycy, jak wiecie, uwielbiają sushi i kupują bardzo dużo łososi w celu przetworzenia ich w restauracjach. To mięso jest wyjątkowo czerwone, no i dlatego jest najbardziej cenne, najbardziej cenione, nie wyłącznie z uwagi na kolor, ale również z uwagi na skład. Jest bardzo zdrowe i smaczne, i tłuste. Także stąd się tam bierze właśnie ten kolor tego mięsa, bierze się właśnie z diety łososi nerka. Kingi, te największe czawycze, czy silvery, czy koho, czy kety, już nie mają tak czerwonego mięsa, ponieważ w skład ich diety w większej części wchodzą ryby. Ale to mięso wszystkich łososi pacyficznych, które ja widziałem, jest o wiele bardziej czerwone, mimo to, niż łososi z naszego Bałtyku. No ale trochę zboczyłem, że tak powiem. Odbiegłem od tematu. No to wszystko jest kwestia jakby wytłumaczenia wam, skąd się bierze kolor mięsa, ten czerwony kolor mięsa u ryb. I z pewnością wszystkie ryby, które żerują w jakimś okresie lub też preferują w danym zbiorniku skorupiaki, w tym wypadku drapieżniki, no to trudno, żeby się odżywiały jakimiś tam małymi krewetkami, bo są krewetki słodkowodne, albo oczlikami, czy jakimś planktonem. Mówimy o dużych drapieżnikach, to w zasadzie bierzemy pod uwagę tylko raki. I zarówno szczupaki, jak i sandacze odżywiają się rakami. To na Jeziorze Gigantów widać, bo na imitację raka łowi się w jednym miejscu wszystkie te trzy gatunki. Udało mi się w ciągu godziny złowić okonia, sandacza i szczupaka, nie przestawiając właściwie, nie zmieniając miejsca kajaka. I na wszystko na imitację raczka oczywiście. I jestem pewien, choć nie sprawdzaliśmy tego, ale jestem pewien, że wszystkie te ryby mają bardzo fajne mięso, czerwone, różowe takie, może nie krwisto-czerwone, ale różowe, ponieważ lubią
przekąsić sobie raczkę. I to jest kwestia właśnie pojawienia się tych karotenoidów, które są pochodną chityny w żołądku. A czy okonie mogą zmieniać barwę skóry? Bo tutaj mówimy o czym innym. Mięso, ok, ale tutaj kolega pyta o te kropki, o ten pomarańczowy brzuszek. Szczerze mówiąc, to jest ciekawe pytanie i kolega trochę sam sobie odpowiedział, bo trudno znaleźć, ja nie znam w każdym razie miejsca na świecie, gdzie okonie bardziej preferują raki niż w jeziorze gigantów i tam z pewnością to jest bardzo duża część ich diety. No i nie mają czerwonych kropek ani czerwonych brzuszków. Rzeczywiście ja też nie zauważyłem. Teraz przeglądam jak zdjęcia tych okoni. One są oczywiście fajnie ubarwione, mają kristo-czerwone płetwy, są dość ciemne. No i właściwie typowe ubarwienie. Nie widać tam jakiegoś mocno czerwonych akcentów. Co się dzieje w kanale żerańskim? Nie wiem, no. Myślę, że to ubarwienie, te kropki czerwone, ten pomarańczowe brzuszki mogą być wynikiem diety. Na pewno w części są. Ale jeśli chodzi o ubarwienie, o szatę zewnętrzną ryb, to bardziej na to wpływa środowisko, w którym żyją ryby, czyli dno, kolor wody, przejrzystość wody, no i też okres, w którym obserwujemy tą rybę, bo w okresie godów przed tarłem wszystkie ryby, a zwłaszcza samce wszystkich gatunków, mocno się wybarwiają po to, żeby zwrócić uwagę samic na siebie, poza tym, żeby pokazać się, że są zdrowe, że mają dobrą dietę, że są w dobrej kondycji. Wszystkie bladziaki raczej nie mają startu. To tak jak trochę jak u ludzi, nie? Ten, który jest bardziej opalony, ma bujniejszą czuprynę, prawda? I wygląda zdrowiej, ma większe szanse u dam niż taki bladziak, wymoczek, chudy. No, to można też zrozumieć. Trochę podobnie jest u ryb. I dlaczego tutaj, no nie wiem, ten temat można by było zbadać, ale myślę, że to nie byłoby łatwe. Ja nie słyszałem jakiejś teorii na temat zalewu zagrzyńskiego i skąd się to bierze. Jeśli kolega coś wymyśli fajnego, to chętnie to usłyszę. Drugie pytanie od kolegi Pawła. Dlaczego w salmo kilku lub kilkunastu weblarach jest zastosowane kółeczko do agrawki, a w niektórych nie? Czy to ma wpływ na pracę weblera? Pozdrawiam. No mówiłem, kolego, już parę razy o tym. Pojawiają się takie pytania. Kiedyś w ogóle nie zakładaliśmy kółeczka do woblerów. Decyzja na temat rozpoczęcia zakładania kółeczka z przodu. Mówimy o tym kółeczku oczywiście tutaj na przednim oczku. Mówimy o kółeczku, do którego się zaczepia agrawkę lub też, uwaga, lub też wiąże się żyłkę. Można to robić. Ta decyzja zapadła wyłącznie z uwagi na rynek amerykański. Amerykanie nie lubią stosować agrawek i przez wiele lat próbowaliśmy ich namówić do tego. Na przykład wkładając do każdego pudełka trafiała ulotka, gdzie było wyraźnie napisane i narysowane, były rysunki, że nie wolno wiązać bezpośrednio woblera do kółka. Musi to być przez kółeczko łącznikowe lub też najlepiej agrawkę. Agrawka o tyle jest wygodna, że szybko się zmienia przynęte. Ja zawsze używałem agrawek, oczywiście odpowiedniej wielkości, to trzeba zawsze o tym pamiętać, żeby była wielkość dopasowana do wielkości przynęty. Jeśli nie trzeba używać agrawki, na przykład w przypadku jigów, obrotówek, czy wahadłówki, która ma z przodu oczywiście krętlik, no to nie potrzeba agrawek. Natomiast z kolei, jeśli mówimy o dużych przynętach, no to zwykle stosuje się je na szczupaki, więc niezbędnym elementem zestawu jest przypon, który na końcu zwykle ma agrawkę. Więc tak, stąd wynikły pewne decyzje. Amerykanów nie dało się przekonać, mimo wieloletnich prób, nie udało się przekonać, żeby zakładali agrawkę, żeby użyli agrawkę do łowienia woblerem. W związku z tym wiązali tradycyjnie węzły na kółku woblera i wobler nie chodził. Zwłaszcza woblery takie o wielkości powiedzmy poniżej 12 cm są bardzo wrażliwe na zawiązanie twardego węzła na kółku przednim. Wystarczy ten węzeł, żeby się przegiął w lewo lub w prawo i wobler traci balans i po prostu skręca właśnie w tą stronę. Widać to zwłaszcza w przypadku małych woblerów. No i dlatego musieliśmy zakładać kółka. Amerykanie sobie tego życzyli. W pewnym momencie zakładaliśmy kółka wyłącznie do woblerów, które jechały za ocean.
Później to się zrobiło bardzo skomplikowane logistycznie, bo trzeba było dwa magazyny trzymać. I teraz w zasadzie już od wielu lat zakładamy do wszystkich woblerów, uwaga, poniżej 13 cm, do wszystkich woblerów zakładamy kółko łącznikowe. Czyli na przykład tutaj mamy pajka 11, widać, jest kółeczko, a pajek 13 nie ma kółeczka, tak? Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że te większe przynęty, tak jak powiedziałem, są mniej wrażliwe na zawiązanie węzła bezpośrednio na kółku. To jest pierwsza przyczyna. Po drugie, większość tych woblerów używa się z przyponami metalowymi, a zwykle, właściwie zawsze przypon metalowy kończy się lub kółkiem, lub agrafką, więc nie potrzeba zakładać drugiego kółka, żeby na to jeszcze do tego zaczepiać, do tego to kółko zaczepiać na agrafkę. A po trzecie, w zasadzie, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o rynek amerykański, gdzie to jest problem, to tam niewiele sprzedajemy tych dużych woblerów. W większości 90% to są woblery małe i średnie, czyli hornety we wszystkich wielkościach, rattling hornety, bullheady, friski, łaki, te mniejsze rozmiary i freediver oczywiście. No i te przynęty wszystkie mają kółka na sterze, co pozwala uniknąć narzekania amerykańskich wędkarzy. Jeśli chodzi o te wszystkie małe woblery, tak jak tutaj, oczywiście można zdjąć takie kółko, jeśli ktoś stosuje agrafkę do Minoa piątki, szóstki czy siódemki, czy do hornetów. Hornety też oczywiście mają, tak jak powiedziałem, kółeczka na sterach, od dwójki do szóstki, od trójki z połówką do szóstki z połówką. W przypadku rattling hornetów wszystkie hornety mają kółka na sterach i do nich można wiązać żyłkę. A jak ktoś chce używać agrafki, to naprawdę nic się nie stanie, jak zdejmie to kółeczko i założy agrafkę bezpośrednio na oczko woblera. Czy to będzie hornet, czy to będzie minął. Ja w przypadku pstrągów bardzo często zdejmuję kółeczko to przednie, po to, żeby tutaj nie tworzyć jakichś dodatkowych elementów. Kiedyś o tym mówiłem, pstrągi mają bardzo dobry wzrok. Może daleko tutaj nie chcę tworzyć jakichś teorii, że są strasznie inteligentne i zobaczą agrafkę i nie wezmą. Zwykle to jest kwestia impulsu, instynktu i jakiegoś blika, jakiegoś buśnięcia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie. I to skutkuje atakiem, a nie agrafka czy jej brak. Ale jeśli można po pierwsze zmniejszyć ilość tutaj elementów dodatkowych przed przynętą, a po drugie zmniejszyć możliwość pewnej awarii, tak? Bo im więcej tutaj dołożymy rzeczy, które mogą się rozgiąć, zepsuć, zawieść, tym będziemy bardziej mogli być pewni, że hol będzie skuteczny, tak? I zakończy się pozytywnie, z rybą w podbieraku. Więc jeśli nie trzeba mieć tu kółka, a w tym wypadku nie trzeba, no to trzeba je zdjąć. Oczywiście w przypadku siódemki też. Pamiętajmy, jeśli mamy na końcu żyłki agrafkę, to kółko nie jest niezbędne. Można je zostawić, ale niekoniecznie. Mam nadzieję, że to koledze wyjaśniło ten problem. No i ostatnie pytanie od kolegi Kanikadze Fishing. O, tutaj komplementy. Dziękuję bardzo. Czy zaobserwował Pan, czy takie gatunki jak szczupak, sandacz, pstrąg unikają jakichś konkretnych miejsc, w których występuje konkretny rodzaj zielska? Pozdrawiam. No pozdrawiam kolegę. Ciekawe pytanie. No, jeśli chodzi o jeziora, no to tutaj mówimy o szczupaku, sandaczu i o koniu w zasadzie. Szczupak, jak wiecie, ten, który żyje, zamieszkuje strefę litoralu, czyli tą, gdzie jest zielsko, to może na tym się skupmy, bo oczywiście są też szczupaki pelagiczne i okonie i sandacze pelagiczne. One nie potrzebują zielska i to pytanie ich nie dotyczy. Natomiast jeśli mówimy o rybach, które żyją w strefie zarośniętej zielskiem, to preferują takie łąki podwodne, ale nie jednolite, takie, które tworzą takie kobierce bez kryjówek, powiedzmy. Preferują wszystkie te drapieżniki, a szczególnie szczupak, preferują miejsca, które są porośnięte kilkoma gatunkami roślinności, czyli takie, gdzie są jakieś dziury w tym zielsku, gdzie są kominy, które tworzą wysoka roślinność. Jest łąka, ale taka rozmaicona. Na tej łące, która jest właściwie idealnym siedliskiem, środowiskiem dla szczupaka, musi być moczarka, rogatek, rdesty wszelkiego rodzaju, mamy kilka gatunków rdesnic, najciekawsza jest rdesnica przeszyta, która potrafi tworzyć takie 4-5 metrowe kominy, taki las podwodny, na
który kiedyś był na przykład na Żarnowcu, niestety już go nie ma, albo jest w zaniku. Oczywiście grążele, grzybienie, wszystkie te rośliny, które tworzą takie, no, jakby miejsca urozmaicone, tak, że szczupak tam gdzieś może się schować, ukryć za jakąś rośliną i czatować z zasadzki na przepływające potencjalne ofiary. Okonie i sandacze polują raczej trochę inaczej. Nie chowają się, tylko polują, no, to jest polowanie z nagonką. Często jest ich kilka i gonią ofiary swoje, goją jakoś ławice ryb. Dlatego też niekoniecznie muszą, preferują miejsca takie mocno zarośnięte. Ale okonie bardzo lubią siedzieć w zielsku też i nawet bardzo duże okonie i nawet w środku lata część populacji okoni jest w zielsku i tam sobie wyjadają te nie tylko ryby, również inne organizmy zjadają sobie, żeby urozmaicić sobie dietę. Więc jakie rośliny? No te, które powiedziałem, są preferowane. Osoka aleosowata jest tu przepiękna roślina, która tworzy takie fajne łąki, tak jak aloes, stąd ta nazwa. Tworzy takie łąki, w których są dziury, w których szczupaki mogą się schować. To nawet niektórzy nazywają szczupacze ziele, z tego co słyszałem, tą osokę. No a jakich roślin w takim razie unikają te drapieżniki? No właśnie takich, które tworzą jednolite, nudne łąki. I to jest na przykład ramienica, po łacinie hara. Jest kilka gatunków ramienic, ale one wszystkie tworzą właśnie takie bardzo proste, jednolite łąki. Na płytkiej wodzie, takiej metrowej i na kilku metrach też mogą być takie łąki. I tutaj uważa się, że raczej to nie jest miejsce, gdzie drapieżniki przebywają na stałe. Oczywiście mogą przepływać tam, ale raczej jeśli zobaczycie na echosondzie taką jednolitą łąkę, bez dziur żadnych, bez dodatkowych wbudowanych innych gatunków roślin, to raczej trzeba by to ominąć. Zwłaszcza jeśli złapiecie na wędkę, na przynętą złapiecie tą ramienicę. I bardzo łatwo poznać, bo to jest takie dość kruche, jasno, bladozielone łodyżki. Takie dość kruche, jak się złapie do ręki i się zgniecie, to czuć po prostu jak one chrzęszczą. Tak? Właśnie nie są miękkie, tylko takie dość twardawe. No i dość tak specyficznie pachną. Niektórzy mówią nawet, że śmierdzą. W każdym razie takim mułem trochę pachną. To od dawna jest uznawane za najgorsze miejsce na szczupaki i na inne drapieżniki na jeziorze, czyli raczej trzeba je omijać. Pozostała roślinność, moim zdaniem, zwłaszcza jeśli tworzy tą rozmaiconą łąkę, jest bardzo korzystna dla szczupaków, dla okoni również w pewnych sytuacjach. Okonie oczywiście łowi się w grążelach też, na popery bardzo fajnie, nawet na płytkiej wodzie. Także zarówno te i szczupaki, jak i okonie i sandacze też tworzą, wszystkie te gatunki tworzą dwie populacje odrębne. Część żyje w litoralu, a część przenosi się w pelagial, czyli w tą strefę otwartej wody, gdzie tworzą ławice. Często szczupaki nawet potrafią polować po kilka naraz w takich miejscach, otaczając ławice ryb. Zmieniają oczywiście swoje trochę zwyczaje i to jest fajne, bo pokazuje, jak mądra jest natura, jak ryby potrafią dopasować się do zmiennych warunków. A więc zawsze część tych drapieżników będzie bardzo blisko brzegu w zielsku, a część będzie w pelagialu. I tutaj nie ma znaczenia, jakie tam będzie zielsko na dnie. Oczywiście podstawowym kryterium, które determinuje przebywanie drapieżników, niezależnie od gatunku w danym miejscu, nie jest zielsko, nie jest gatunek rośliny, tylko obecność ofiar tych ryb. Więc jeśli będzie piękna łąka, z jakiegoś powodu tam nie będzie drobnicy, to tam szczupaka też nie będzie. Szczupaki potrafią podążać za ławicami ryb, za swoimi ofiarami i wykorzystywać takie momenty, kiedy jest łatwiejsza, większa dostępność tych ofiar, na przykład okres tarła, kiedy płocie podchodzą bardzo blisko brzegu, wycierają się na zalanych łąkach, na jakichś trawach na wiosnę i tam dookoła, mimo że tam nie ma żadnego zielska, a nawet może być te ramienice gdzieś tam mogą się trafić, to one na to nie zwracają uwagi, bo najważniejszy jest pokarm. Jest najważniejsze są właśnie ofiary, czyli płotki, które tam się wycierają. Tak samo leszcze wchodzą często w takie zatoki płytkie, gdzie jest sporo ramienic. One się wycierają raczej w okolicy trzcin, ale szczupaki duże otaczają taką zatokę. Często stoją te największe przy wylocie, czekając na te leszcze potarłowe, trochę osłabione. Więc zawsze pamiętajmy, że zielsko nie jest najważniejsze, tylko trzeba zrozumieć dany moment w danym ekosystemie i to przyniesie nam sukces. No dobra, to tyle na razie na temat Waszych pytań.
A teraz chciałem pokazać Wam kilka zabawek, które właśnie dostałem. Przepiękne nowe kolorki. No, te kolorki Rattling Horneta, tu już pokazywałem. Trzy nowe kolorki oparte na tym, że wobbler jest, nie ma podkładu jasnego, więc jest przejrzysty. Te kolory są takie, że prześwituje oczywiście wnętrze wobblera. Myślę, że się spodobają. Naprawdę mi się podobają. Bardzo ładne te kolorki. To jest 4,5 Rattling Hornet. Wszystkie rozmiary Rattling Horneta, więc 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 są właśnie w tych trzech nowych kolorach. Podobnie trzy nowe kolory występują pojawią się na tych klasycznych hornetach, czyli nie ratlinach. Te hornety są wykonane z pianki, więc nie są przejrzyste, przezroczyste. Trzy nowe kolorki, dwa na holografii, jeden jest na białym tle. Wszystkie bardzo fajne, ciekawe te wzorki są, naprawdę bardzo ładne. I one również są dostępne w wielkościach dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka. Teraz, tutaj mam bardzo fajne fryski, które wróciły do oferty. Fryski siódemka w wersji Shallow Runner i Deep Runner. Takie trzy kolorki, wszystkie oparte na bazie metalicznego podłoża, tak? Jest Metallic Silver i na tym jest nadrukowany wzór. Bardzo fajne, myślę, że wszystkie ryby, wszystkie gatunki można na to łowić. Złowiłem sporo różnych ryb, okonie, szczupaki, sandacze i trocie na friski, polecam. Slajderek doczekał się czterech nowych kolorów, proszę bardzo. Tu mam takie cztery nowe kolorki, to jest dwunastka oczywiście, ale w tych kolorach mamy dostępne rozmiary siódemka, dziesiątka i dwunastka. Niestety tylko w wersji tonącej, ale tak jak mówiłem wiele razy, tonąca wersja jest bardziej uniwersalna od pływającej. Można ją używać zarówno na płytkiej, jak i na głębszej wodzie. Te nowe kolorki myślę, że zaciekawią też każdego miłośnika jerków. Fatso. Trzy nowe kolorki Fatso. Na razie dziesiątka, czternastka nadchodzi, naprawdę sporo nowych kolorów. Zobaczcie, takie nowe kolorki dziesiątki. Pływająca i tonąca wersja. Co poza tym? Z rzeczy, które tygrysy lubią najbardziej, dwa nowe kolorki Sweepera 14. Bardzo fajny Emerald Perch i Matte Tiger. Myślę, że się sprawdzą. Trzy nowe kolory Egzekutora 12. O takie. Bardzo fajna, skuteczna przynęta do trola. Nie tylko szczupak, ale również sandacz. Duży sandacz. Polecam. Dwie wielkości Skinnera. Niestety tylko dziesiątka i dwunastka. GT i Holographic. Bardzo fajna przynęta, dość uniwersalna na płytkie łowiska, fajny twitchbait, bardzo dużo szczupaków na to złowiłem, na 15 głównie, no ale na te mniejsze również. Whitefish 13, dawno, dawno nie było go w ofercie, wraca w krótkiej serii, także pilnujcie półek sklepowych, jeśli ktoś jest zainteresowany. Fajna przynęta zarówno do rzucania, jak i do trola. Szczerze mówiąc, na tego Whitefisha połowiłem przed tym, zanim pojawiły się slajdery, zanim pojawiły się jerki. Większość szczupaków dużych złowiłem na Whitefisha 13. Łowiłem również inne ryby na Whitefisha 13 i sandacze, i tajmienie w Mongolii i tak dalej. Ale szczupaki naprawdę świetnie na to brały, zarówno na tą wersję niełamaną, jak i dwuczęściową łamaną. Na łamaną zresztą złowiłem, czyli na tego Deep Runnera w wersji Jointed, ale w kolorze Blue Silver, złowiłem pierwszego szczupaka powyżej 120 cm, dokładnie 123 miał na jeziorze Wetter bardzo, bardzo dawno temu. Także szczęśliwa przynęta i bardzo fajne wspomnienia. No cóż, jeszcze parę starych, dobrych tematów pod tytułem Bullhead 8 SDR w takich dwóch kolorach. Dawno już wyszły z oferty. Zwracam uwagę też na wszystkim, którzy łowią na trola. Ten wobbler
na plecionce 0,14 schodzi na 8-9 metrów. Głębiej niż ósemka, pers ósemka SDR. Więc każdy, kto troluje sandacz, szczupak, okoń, warto zwrócić na to uwagę. Złowiłem naprawdę sporo ryb na to i w Polsce, i za granicą. W Stanach cały czas się sprzedaje, głównie na walleye. No ale były łowione i pstrągi jeziorowe, i palie, i tak dalej. No mnóstwo gatunków. Wraca również łaki, co mnie bardzo cieszy, bo to jest doskonała przynęta trollingowa. 9 i 15. Na razie zobaczymy, jak to dalej będzie. Oba te woblery, i 9 i 15. Super propozycja do trolla. Jak wiecie, na pewno z uwagi na ten ster siodłowy, pokażę może w przypadku 15, no myślę, że większość z was, a zwłaszcza fanatycy salmo, znają ten temat. Ster siodłowy, czyli w taki okrągłym kształcie i w specyficzny sposób wyprofilowany. Wiem, że Rapala też ma taki ster, ale my byliśmy pierwsi. Powoduje, że ta przynęta pracuje dość delikatnie. Generalnie ma wąski zakres pracy. Drga tak. Tak, boczne wychylenia. Raczej na boki nie chodzi tak. Natomiast jeśli się zwiększa prędkość trollingu, to oprócz tych drobnych drgań przynęta zaczyna wędrować i coraz szerzej robi takie halsy na boki. Więc nawet jeśli włożymy wędkę do holdera, przynęta pracuje w sposób bardzo urozmaicony, to znakomicie zwiększa jej skuteczność. Także wszyscy, którzy nie wiedzą, polecam, warto się tym zainteresować. Na tą przynętę były złowione też chyba wszystkie gatunki. Z Finlandii mam fajne zdjęcia lipieni, które koledzy złowili, nasi fińscy testerzy złowili na łakiego dziewiątkę. O konie, sandacze, szczupaki, no wszystkie cuda świata. No, wraca stary popper. Piankowy popper, bo jak wiecie, teraz mamy Ratlin Popa w ofercie. Pierwszym popperem w historii Salmo, w ofercie Salmo był Salmo Pop, tak zwany, wykonany z pianki, więc nie ma grzechotki, ale złowił niezliczoną ilość ryb, które żerują na powierzchni, czyli głównie okoni, basów, ale również boleni, szczupaków. Może jak ktoś lubi powierzchniowe przynęty, sprawdzony nie tylko w Polsce. No i to chyba tyle. Bardzo dużo tych nowych zabawek. Trochę współczuję fanatykom Salmo, bo będą musieli sięgnąć chyba do portfela albo pozbyć się części starej kolekcji. Wiem, że to bolesne. No ale cóż, takie są prawa kapitalizmu. My chcemy wam dawać jak najwięcej zabawek, żebyście mieli z tym fun. Bo łowienie ryb to nie, jak wiecie, to nie jest tylko wyciąganie ich z wody, ale również to, ta cała celebra przed wyjazdem. Ja zaczynam się łapać na tym, że mi się bardziej podoba całe te przygotowania do wyjazdu. Teraz się przygotowuję do fajnego wyjazdu do Szczecina. Będziemy łowić trochę sandaczy, trochę okoni, trochę szczupaków, trochę boleni. Nie wiadomo, co tam, z czym się tam zmierzymy, ale to jest fajne, bo samo to przygotowanie jest co najmniej tak samo fajne dla mnie, jak to później to łowienie. A często bywa, że to łowienie już nie jest takie ekstra, bo się spodziewamy nie wiadomo czego. Mamy 140 przynęt w 10 pudełkach i okazuje się, że i tak łowimy na jedną przynętę czy na dwie. No ale cóż, no tak to bywa i myślę, że to też jest fajne, że możemy, mamy tak dużo różnych możliwości i możemy sprawdzać swoje pomysły na dane łowisko przy pomocy takich pięknych zabawek. Mam nadzieję, że się zgadzacie ze mną, że one są atrakcyjne. To na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Proszę o kolejne pytania. Do zobaczenia nad wodą. Cześć i życzę sukcesów.